Dzień dobry Państwu, szanowni wobec witam kapitan Misowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie 11 listopada 2024 roku, 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, między innymi od zaborcy rosyjskiego, przypominam, w związku z czym życzę wszystkim nam wszystkiego najlepszego i niech ta Polska będzie Polską, a wszyscy, którzy świętują to święto, niechaj to będzie świętowanie pozytywne, bezpieczne i przyjemne. A witam przy okazji wszystkich o godzinie 12, w samo południe dzisiaj. Przepraszam, kto nie oddaje się świętowaniu w plenerze, jest w domu, może zajrzeć właśnie na kanał Kapitan Misowski, do czego serdecznie zapraszam, a tych, którzy to zrobili, bardzo gratuluję. Uważam do dobrego pomysłu i zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania materiału, jeżeli się podoba. A oprócz tego zachęcam do wspierania kanału oraz całą rzeszą różnych twórców internetowych, którzy muszą sobie radzić z nieprzychylnością dostępnych platform internetowych, ale to wszystko już wiecie, a ja wszystkim tym, którzy już wspierają, pomagają, bardzo serdecznie dziękuję. Przejdźmy więc w 201 w tym roku odcinku WSI do konkretów. A konkrety są następujące. Jeden z nich trochę już omówiony w sobotni wieczór, ale dla tych, którzy nie oglądali, powtórzę. Korea Północna została oskarżona o ataki polegające na zagłuszaniu systemów GPS dla południowo-koreańskich statków i samolotów w pewnej części, zarówno w pobliżu granic lądowych, jak i przede wszystkim granic morskich i powietrznych, co oczywiście stanowi spore niebezpieczeństwo dla żeglugi, zarówno powietrznej, jak i morskiej. Chodzi o rejon Haeju i Kaesong, co miało miejsce w piątek i w sobotę, o czym poinformował szef sztabu sił południowo-koreańskich. Przypomnę, jest też deklaracja prezydenta Korei Południowej, że w sumie to już nie widzi przeciwwskazań do bezpośredniego eksportu uzbrojenia dla walczącej, broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Więc zobaczymy, co te wysiłki Kima dadzą również w drugą stronę, czyli w kwestiach związanych z pozytywną pomocą dla Ukrainy. Tu mamy z kolei start protestów, jeżeli chodzi o wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Otóż okazuje się, że wystartowały protesty przeciwko zwycięstwu Donalda Trumpa. Te protesty zostały zainicjowane przede wszystkim w Nowym Jorku, ale sięgają aż po Seattle, czyli teoretycznie z jednej strony całe Stany, ale z drugiej strony północ Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi w dużych miastach, w tym w Nowym Jorku i Seattle, demonstrowało przeciwko byłemu prezydentowi, a obecnie prezydentowi elektowi, w związku z jego groźbami dotyczącymi praw reprodukcyjnych i obietnicami przeprowadzenia masowych deportacji na początku jego nadchodzącej prezydentury. W sobotę w Nowym Jorku demonstranci z grup wspierających prawa pracownicze i sprawiedliwość dla imigrantów stłoczyli się przed Trump International Hotel and Tower na Fifth Avenue, trzymając znaki z napisami chronimy nas i panie prezydencie, jak długo kobiety muszą czekać na wolność. Inni trzymali znaki z napisem nie wycofamy się, skąd jednocześnie jesteśmy i nie odejdziemy. Podobne protesty miały miejsce w Waszyngtonie, gdzie uczestnicy Marszu Kobiet demonstrowali przed Heritage Foundation, prawicowym think tankiem stojącym za projektem 2025. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych w sobotę pokazały demonstrantów trzymających znaki z napisami dobrze wychowane kobiety nie tworzą historii i nigdy nie jesteś sama. Demonstranci skandowali również wierzymy, że wygramy. Gdzie jest moja wolność, kiedy nie mam wyboru? To jest koloryt wewnętrzny polityki amerykańskiej, więc nie będę się do tego w szczegółach odnosił. Tłumy demonstrantów zebrały się również w sobotę przed Space Needle w Seattle. Marsz i wiec, aby zaprotestować przeciwko Trumpowi i dwupartyjnej machinie wojennej, głosiły plakaty protestacyjne. Buduj ruch ludowy i walcz z wojną, represjami i ludobójstwem. I tu bym powiedział, że niezależnie od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, o czym mówiłem, będą siły, które będą wykorzystywały, niezależnie od tego, jaki jest ich wynik. Sam wynik, sam fakt tychże wyborów. No i tu właśnie jak najbardziej to widzimy.
próba wykorzystania do dalszej destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Stanach wyników tychże wyborów. I to pod każdym możliwym względem. Ale najbardziej widoczne jest tutaj w tym momencie zacięcie lewicowe. Niestety. Pozostając w kręgu spraw związanych z Trumpem, no to mamy jego samego wypowiedzi w ostatnim czasie, no, na które wielu zwraca bardzo mocną uwagę. A tu padły zaskakujące słowa, dotyczą dwóch znanych osób, które mogłyby trafić do administracji nowego prezydenta. Dotyczą te słowa Nikki Haley i Mike'a Pompeo. Nie zaproszę byłej ambasador Nikki Haley ani byłego sekretarza stanu Mike'a Pompeo do dołączenia do administracji, która jest obecnie w trakcie formowania. Poinformował o tym Trump na założonym przez siebie komunikatorze internetowym True Social. Bardzo doceniam wcześniejszą współpracę z nimi i chciałbym im podziękować za służbę dla naszego kraju. Haley to była gubernator Karoliny Południowej. Za pierwszej kadencji Trumpa pełniła funkcję ambasadora USA przy ONZ. Była główną rywalką Trumpa o nominację prezydencką Partii Republikańskiej w prawyborach tej partii w tym roku. Mimo że ostro krytykowała go w tym okresie, ostatecznie poparła go w kampanii. Haley odpowiedziała na portalu X na post Trumpa, życząc mu udanej kadencji. Byłam dumna, że mogłam współpracować z prezydentem Trumpem, broniąc Ameryki w ONZ. Życzę mu i wszystkim, którzy służą, wielkiego sukcesu w dążeniu do silniejszej i bezpieczniejszej Ameryki w najbliższych 4 latach. Natomiast Mike Pompeo był rozpatrywany na kolejny raz na bycie sekretarzem stanu, a jest byłym sekretarzem stanu i byłym dyrektorem CIA. Był postrzegany jako jedna z najbliższych osób otoczenia Trumpa i był typowany wcześniej na stanowisko sekretarza obrony. Jest też jednym z niewielu jego sojuszników, którzy zdecydowanie popierają Ukrainę oraz NATO. I właśnie tu w tłumaczeniach leżą kwestie związane z niechęcią do Nikki Haley i Mike'a Pompeo. Właśnie ta sympatia względem Ukrainy. Komentatorzy przewidują, że Trump obsadzi nową administrację lojalistami. W sobotę najstarszy syn Trumpa, Donald Jr., poinformował, że będzie bardzo mocno zaangażowany w proces przejściowy, aby być pewnym, kto naprawdę zrealizuje przesłanie prezydenta. Cokolwiek by to miało znaczyć. W czwartek prezydent elekt przekazał, że jedną z ważniejszych funkcji w nowej administracji USA, szefowej personelu Białego Domu, ma objąć Susie Wiles, która do tej pory była jednym z menadżerów jego kampanii wyborczej. W sumie była szefem sztabu wyborczego. A więc zaczyna nam się powoli wyłaniać informacja o tym, jak może wyglądać docelowa główna administracja przyszłego prezydenta. No to wszystko tak czy inaczej reaguje też bardzo w wyniku tych wyborów i skutków tychże wyborów uzależniony prezydent Zełenski. Doradca Donalda Trumpa, Brian Lanza, powiedział BBC, że nowa administracja zwróci się do prezydenta Zełenskiego z prośbą o przedstawienie realistycznej wizji pokoju, która nie zakłada, że Ukraina odzyska Krym. Poinformował o tym w sobotę portal BBC. Lanza, strateg Partii Republikańskiej, stwierdził, że jeżeli prezydent Zełenski oświadczy, iż będzie pokój tylko, kiedy odzyskamy Krym, to dowiedzie nam, że nie traktuje sprawy poważnie. W takim przypadku mielibyśmy wiadomość dla prezydenta Zełenskiego. Krymu już nie ma. No takich rzeczy jeszcze nikt z zachodniej demokracji nie mówił do Zełenskiego. Rosja dokonała aneksji, przypomnę, w roku 2014 Krymu. 8 lat później rozpoczęła pełnowymiarową inwazję i zajęła terytorium na wschodzie kraju. A Trump wielokrotnie powtarzał, że jego priorytetem jest zakończenie wojny i powstrzymanie tego, co określa jako uszczuplanie zasobów USA ze względu na pomoc wojskową dla Ukrainy. Lanza to doradca polityczny Trumpa od czasu jego poprzedniej kampanii i nie wspomniał o obszarach wschodniej Ukrainy, ale stwierdził, że odzyskanie Krymu jest nierealne i nie jest celem USA. Choć podkreślił, że ma ogromny szacunek dla narodu ukraińskiego o lwich sercach, to priorytetem USA jest pokój i powstrzymanie zabijania. Jeśli zaś priorytetem Zełenskiego jest odzyskanie Krymu i walka amerykańskich żołnierzy o odzyskanie tego półwyspu, to byłby on zdany tylko na siebie. USA nigdy nie wysłały kontyngentu do walki na Ukrainę, ani też Kijów nie poprosił amerykańskich żołnierzy o walkę za jego sprawę. Ukraina wnosiła jedynie o amerykańską pomoc w uzbrojeniu swoich żołnierzy. To podkreślił portal BBC, więc jakby to powiedzieć, pan Lanza
nie do końca obiektywnie przedstawił pewne rzeczy. Anonimowy asystent amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział jednak, że były prezydent sam podejmuje decyzje w kwestiach bezpieczeństwa narodowego oraz że każdy w otoczeniu Trumpa, bez względu na to, jak wysoko stoi w hierarchii, kto by to twierdził, ma szczegółowe rozeznanie w jego planach dotyczących Ukrainy, po prostu nie wie, o czym mówi. Czyli nieoznaczoność Trumpa. Chyba taki termin będzie na stałe gościł w dyplomacji najbliższych 4 lat. No i przypomnę jeszcze jedną kwestię. Jeżeli nie było mowy o wschodniej Ukrainie, to temat teoretycznie jest otwarty. Natomiast przypomnę wam to zdjęcie, fotomontaż celowy, jaki przewodniczący Rady Obrony, czy Komisji Obrony Dumy, pan Kartapałow zamieścił i którym poczęstował mnie Marek Meissner w piątek. Jeżeli dotrze to do Trumpa, albo już dotarło, może to mocno podrażnić jego ego. No i chętnie bym chciał to zobaczyć. Przechodzimy do następnej informacji. A ten zimny prysznic dla Zełenskiego, no, jest mocno zimny i pod dużym ciśnieniem. A tu mamy informację dotyczącą Nord Streamu dwójki. I to nie są dobre dla Niemiec informacje. Otóż według dosyć sensacyjnych doniesień bardzo poczytnej gazety FAS, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak naprawdę Nord Stream 2 nie powinien być w ogóle dopuszczony do użytkowania. O co chodzi? Warunkiem ukończenia certyfikacji tegoż gazociągu był raport z kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez ekspertów. Niemal dokładnie 5 miesięcy przed inwazją Rosji na Ukrainę raport ekspertów był wreszcie gotowy. Poświadczał, że projekt wyraźnie spełnia konieczne wymogi. Ale ten certyfikat jest wątpliwy, bo gazociąg prawdopodobnie nigdy nie powinien zatwierdzony zostać. Tak napisał FAS. Dokumenty uzyskane przez dziennik pokazują, że Nils B., główny kierownik projektu podczas procesu certyfikacji, pracował wcześniej dla spółki operacyjnej Nord Stream 2. Ała! Jeśli osoba, która pomagała w budowie gazociągu, przeprowadziła później jego ocenę, na ile może ona być niezależna w swojej ocenie? Zadał pytanie dziennik. W piątek Komisja Śledcza do spraw Fundacji Klimatycznej w Parlamencie Mecklenburgii Pomorza Przedniego, czyli Mecklenburg-Vorpommern, miała się zająć tym tematem. Dwóch mężczyzn o tym samym nazwisku zostało wezwanych na przesłuchanie. I nie jest to przypadek. FAS podkreśla, że jeden z nich to Stefan Petersen, był wówczas dyrektorem zarządzającym Fundacji Klimatycznej. Zaś jego brat Lasse Petersen jest szefem Boss Baustoff und Offshore Service GmbH. Firma otrzymała zlecenie certyfikacji od Fundacji Klimatycznej. Robi się naprawdę interesująco. Istnieją również wątpliwości co do tego, czy raport został rzeczywiście napisany niezależnie przez BOS, a nie również przez Nord Stream 2. W wiadomości e-mail uzyskanej przez FAS prawnik Nord Stream 2 napisał do pana B na krótko przed sfinalizowaniem raportu, że zapoznał się z podsumowaniem i wynikami. W załączeniu przesłał swoją propozycję poprawek z prośbą o szybki przegląd i ewentualną akceptację. To znaczy, że Nord Stream 2 zasugerował zmiany w treści i poprosił o akceptację tychże zmian. Ja rozumiem, że oceniany pisze, że z czymś się nie zgadza i tak dalej, wskazuje jakieś czynniki, ale przesyła swoje poprawki? Hello? Druga istotna kwestia to tak zwany Urząd Górniczy w Stralsundzie, który odgrywa naprawdę niechlubną rolę w całej tej sprawie. I przypomniał o tym FAS. W imieniu Nord Stream 2 miał zwrócić się do Bundeswehry o współrzędne obszarów operowania okrętów podwodnych NATO w regionie. Zostało to zgłoszone przez polityków opozycji po posiedzeniu Komisji Śledczej. Dziennik przypomniał także, że pracownica Urzędu Skarbowego w Ribnitz-Damgarten spaliła w kominku dokumenty podatkowe Fundacji Klimatycznej w lutym 2022 roku. Czujecie? Urzędnik państwowy, pracownica Urzędu Skarbowego spaliła w kominku dokumenty podatkowe w tejże fundacji. No, powiedziałbym, że kiedyś, jeżeli chodzi o Niemcy, sytuacja nie do pomyślenia. Fundacja została założona praktycznie z dnia na dzień przez rząd landu Mecklenburg-Vorpommern, aby zapobiec amerykańskim sankcjom przeciwko firmom zaangażowanym w budowę i otrzymała wtedy 20 milionów euro od kremlowskiego koncernu Gazprom.
premier landu Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig i prawdopodobnie także były kanclerz Niemiec, a przyjaciel Putina Gerhard Schröder mają zeznawać przed komisją śledczą na początku przyszłego roku. Jak dotąd prace tej komisji przebiegają jednak bardzo powoli, a Fundacja Klimatyczna blokuje komisję śledczą, co powiedział Sebastian Ehlers z CDU, przewodniczący tejże komisji. To jak potężna jest ta fundacja? Kogo jeszcze ma w środku i na kogo ma papiery, żeby wstrzymywać pracę komisji parlamentarnej? Jak nasze standardy komisji sejmiku. Poparcie Szwecji dla Nord Stream 2 prawdopodobnie miało również przyczyny polityczne, ocenia Ehlers. W tamtym czasie można było wygrać wybory, będąc blisko Rosji, jak dodał. No, a ta pani nie ma w Polsce dobrej prasy. A teraz słuchajcie, żebyście mieli świadomość. Dzieją się doniosłe rzeczy w systemie prawnym państwa talibskiego w Afganistanie. Słuchajcie, osiągnęli wyższy poziom rozwoju. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Bo to jest warte notowania. Powiedziałbym, że białą kredą na kominie to jest mało, zdecydowanie za mało w tej sprawie, bo sprawa jest donośna. Otóż władze Afganistanu uznały, że kobietom wolno rozmawiać z innymi kobietami. Cytuję. Kobieta może rozmawiać z inną kobietą. Kobiety muszą wchodzić ze sobą w interakcje w społeczeństwie. Kobiety mają potrzeby. Powiedział to agencji AFP Saiful Islam Hyber, rzecznik Ministerstwa Propagowania Cnoty i Zapobiegania Występkom. Czy ktoś z was oglądał kiedyś taki film, nie pamiętam jaki był tytuł, ale tam było takie coś jak MOM, Ministerstwo Ochrony Moralności Publicznej i piosenka Sex Appeal, to nasza broń kobieca, Sex Appeal, to coś, co was podnieca. Chyba oglądali w Afganistanie ten film, że takie ministerstwo sobie stworzyli. Dalej. Niedawno w afgańskich mediach emigracyjnych w oparciu o nagrane wystąpienie ministra Mohammada Khalida Hanafiego pojawiły się informacje o zakazie rozmów. Zakaz taki byłby jednak głupi i nielogiczny, oświadczył rzecznik ministerstwa. No bo przecież chodziło w wystąpieniu ministra o sytuacjach wyjątkowych, jak na przykład o grupie modlących się kobiet. No bo uzasadnieniem tego, że w ogóle mogą rozmawiać między sobą, jest to, że mogą się przede wszystkim używać języka, albo raczej sygnałów werbalnych do komunikacji, ale tylko z najwyższym, do modłów. ONZ ocenia, że od powrotu talibów do władzy w 2021 roku Kabul wprowadza apartheid płciowy poprzez stopniowe wypychanie kobiet z przestrzeni publicznej. Obecnie afgańskie kobiety nie mogą już uczyć się poza szkołą podstawową, chodzić do parków, hal sportowych lub salonów kosmetycznych, ani wychodzić z domu bez męskiego opiekuna. Prawo zabrania im śpiewania lub deklamowania poezji i zachęca je do zasłaniania ciała i milczenia poza domem. Wszystkie te zakazy, zdaniem talibów, wypływają z islamskiego prawa religijnego. Witamy. Doniosłe te osiągnięcia, prawda? A teraz mała aferka. Wyobraźcie sobie, Rosjanin przelał 50 euro dla armii ukraińskiej. Nie 50 tysięcy, nie 50 milionów. 50 euro. I został na to skazany na 13 lat kolonii karnej. Wyrok dla 34-letniego Aleksandra Krajczyka zapadł świeżo 1 listopada, podał to niezależny portal Mediazona. Według FSB mężczyzna 26 lutego 2022 roku, a więc zaledwie dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji na Ukrainę, przelał 50 euro na konto w Deutsche Bundesbank, gdzie zbierano fundusze dla armii ukraińskiej. Funkcjonariusze zjawili się u Krajczyka w pracy w kwietniu zeszłego roku i skonfiskowali jego telefon. Został zatrzymany nieco później, gdy chciał wylecieć z moskiewskiego lotniska Wnukowo do Stambułu. To nie jest represyjne państwo. Jak czytam wypowiedzi różnych, nie wiem jak to nazwać, wynalazków, ściągniętych na Białoruś, które mówią, że tam jest wolność, tam się oddycha, to ja uważam, że ci ludzie są chyba świeżo po trepanacji czaszki. Zrobione jest przy pomocy młota pneumatycznego. No ale
idziemy w kierunku dalszych informacji, a tu się robi ciekawie. Czy wiecie, co to jest Mercosur? No więc jest to pewien pakt. No a teraz co i jak? Otóż gabinet premiera Michela Barnier, czyli Francja, ma na celu przekonanie Warszawy do utworzenia koalicji przeciw temu paktowi Mercosur w obliczu obaw, że Komisja Europejska naciska na negocjacje w celu przypieczętowania umowy do końca roku, jak podaje Bloomberg. Kraje o silnym sektorze rolnym, takie jak Austria, Węgry, Irlandia, mogą sprzymierzyć się z Francją w sprzeciwie wobec tej umowy. Polska w przeszłości chroniła swój przemysł rolny przed zagraniczną konkurencją. Poprzedni rząd w zeszłym roku nałożył jednostronny zakaz importu zboża z Ukrainy, co wywołało spór dyplomatyczny z Kijowem. Długo przekładany pakt handlowy z grupą Mercosur, a w jej skład wchodzi Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj, został uzgodniony co do zasady w roku 2019, ale od tego czasu był blokowany przez francuskie zastrzeżenia. Jak pisze Bloomberg, francuska próba zablokowania umowy pozostaje daleka od realizacji, bo zgodnie z zasadami Unii Paryż potrzebowałby czterech państw członkowskich reprezentujących 35% ludności, by utrzymać mniejszość zdolną do zatrzymania paktu. Niemcy, które reprezentują około 1/5 ludności Unii, zdecydowanie opowiadają się za tą umową, podobnie jak Włochy i Hiszpania. Zmagająca się z trudnościami gospodarka Niemiec może skorzystać na umowie, ponieważ otworzyłoby ono protekcjonistyczny rynek Ameryki Łacińskiej na europejski eksport, w tym między innymi maszyn i samochodów. Tymczasem francuscy rolnicy ostro się sprzeciwiają, ponieważ obawiają się, że południowoamerykańscy eksporterzy mogą obniżyć ich zyski dzięki tańszym towarom. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pakietu rekompensat dla francuskich rolników dotkniętych skutkami umowy. Jednak Pascal Lecamp, prawodawca w partii Macron i były dyrektor francuskiej agencji eksportowej Business France, ostrzegł, że jakakolwiek rekompensata finansowa nie uspokoi rolników, którzy już zmagają się z niskimi cenami i złą pogodą. Kocham Brazylię, jestem zdecydowanym zwolennikiem wolnego handlu, ale nie za wszelką cenę, powiedział Lecamp. Żaden kompromis nie jest możliwy w perspektywie krótkoterminowej, chyba że na przykład Brazylia z dnia na dzień przestanie stosować antybiotyki. No i zobaczymy, kiedy będzie o tym następna rozmowa, ale prawdopodobnie podczas szczytu G20 w Rio w listopadzie. Największa umowa o wolnym handlu, czyli właśnie ten pakt z Mercosurem, dzieli tymczasem więc Europę. Rząd Macron może stanąć w obliczu wniosku o wotum nieufności przed końcem roku. Bruksela może również zaproponować tymczasowe wdrożenie części umowy, aby uniknąć długiego procesu ratyfikacji, który wymaga zgody każdego parlamentu krajowego. Podział tego paktu oznaczałby, że część handlowa umowy byłaby tylko unijna, nie wymagałaby jednomyślności państw członkowskich, a jedynie zgody parlamentu. Tymczasem Bruksela ma nadzieję, że przyspieszy to wdrożenie umowy, nawet jeśli ostateczna zgoda na pozostałą część umowy pozostanie w toku. Pozostają jednak obawy, że takie posunięcie Brukseli może jeszcze bardziej podsycić eurosceptycyzm. Lecamp nazwał możliwość podzielenia przez von der Leyen umowy na dwie części i tymczasowego przejęcia kluczowych postanowień handlowych pomimo sprzeciwu Francji niedemokratyczną sztuczką. No popatrz, jak robią takie rzeczy względem Polski swego czasu, Francja nie protestowała. A teraz nagle widzi, dostrzega ryzyko takim postępowaniu. Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? A Australia próbuje się brać za swoją młodzież. Tylko czy to się uda? Media społecznościowe są zagrożeniem dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i najwyższy czas, by to zakończyć, powiedział na konferencji prasowej szef australijskiego rządu. Albanese wskazał przykłady negatywnych wpływu mediów społecznościowych na młodych ludzi, takich jak oglądanie fałszywych wyobrażeń ludzkiego ciała czy dostęp do treści mizoginicznych. Jeśli 14-latek, który sam przechodzi zmiany związane z dojrzewaniem, widzi takie obrazy i otrzymuje wszystkie te bodźce, to taka osoba przeżywa bardzo trudny czas, podkreślił szef rządu. Dotychczas wiele państw zobowiązało się do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież, ale propozycja australijskiego rządu jest najbardziej rygorystyczna. Ustanawia najwyższą granicę wieku na 16 lat i nie przewiduje żadnych ustępstw. A zwłaszcza odstępstw, nawet przy zgodzie rodzicielskiej czy dla kont istniejących przed wprowadzeniem zakazu.
Postrzeganie ograniczenia ma być przestrzeganie ograniczenia ma być egzekwowane za pomocą metod weryfikacji wieku, jak biometria i dowody osobiste. Australia testuje już dwa systemy weryfikacji wieku. Proponowany zakaz uderzyłby też w platformy takie jak Instagram, Facebook, TikTok, X i prawdopodobnie także YouTube. Digital Industry Group, który reprezentuje między innymi Metę i TikTok, stwierdził, że proponowana ustawa może zachęcić młodych ludzi do eksplorowania mroczniejszych, nieuregulowanych części internetu, jednocześnie ograniczając im dostęp do sieci wsparcia. No cóż, gambit do rozegrania i to sytuacja nie do pozazdroszczenia. A teraz na scenę mocno wychodzi Elon Musk, który skrytykował norweskie media i oskarżył je o propagandę skierowaną przeciwko Donaldowi Trumpowi. To reakcja na informację, że na telefony zaufania w Norwegii dzwoni coraz więcej osób, które martwią się o swoją przyszłość po amerykańskich wyborach. Norweska telewizja publiczna NRK poinformowała, że co czwarty dzwoniący na telefony zaufania w Norwegii martwi się o swoją przyszłość jako skutek wygranej Trumpa. Od zakończenia wyborów w USA liczba poszukujących psychologicznej pomocy telefonicznej w Norwegii wzrosła o 1/6. Co czwarty dzwoniący do Christens SOS, kościelnej organizacji prowadzącej infolinię dla osób w kryzysie psychicznym czy emocjonalnym, martwił się o swoją przyszłość, o ryzyko wojny, o niestabilność polityczną na świecie. Co charakterystyczne, podobny wzrost odnotowują również inne ośrodki. Na przedstawione przez publicznego nadawcę dane i komentarze odpowiedział Elon Musk, właściciel Platformy X, na swoim koncie zarzucił norweskim mediom nierzetelność. Szefowa norweskiego stowarzyszenia wydawców Reidun Kjelling Nybe w rozmowie z gazetą internetową Nettavisen przyznała, że reakcja amerykańskiego miliardera nie zaskoczyła jej. Przyznała, że spodziewa się w przyszłości kolejnych podobnych ataków. Zobaczymy. Norwegię stać na wiele rzeczy. Również na to, żeby się na nich, co niektórzy obrażali. Przez Kubę przeszedł huragan Rafael. Tysiące domów na Kubie zostało uszkodzonych w rezultacie przejścia przez wyspę tego huraganu, co przekazała administracja kubańskiego prezydenta Miguela Diaza Canela. Duże straty poniosło też kubańskie rachityczne rolnictwo. Według wstępnej oceny kubańskiej obrony cywilnej wskutek silnego wiatru w stolicy kraju, Hawanie, dewastacji uległo ponad 400 budynków mieszkalnych. Duże zniszczenia materialne występują też w innych rejonach wyspy. Publiczna stacja Telewizyon Cubana przekazała, że do piątkowego wieczora największe zniszczenia zanotowano w położonych na zachodzie kraju gminach Bauta, Mariel itd., a także w Guayra de Melera. Odpowiedzialna za dostawę energii elektrycznej na Kubie spółka UNE potwierdziła, że w większości prowincji wyspy żywioł doprowadził do awarii systemu energetycznego. W piątek po południu trwały jeszcze prace służące naprawie zerwanych sieci energetycznych. Prawdopodobnie do końca weekendu uda się to zrobić. Wielogodzinnym przerwom w przesyle prądu towarzyszyły również paraliż w zakresie dostawy wody pitnej, a także chaos w transporcie podstawowych dóbr. W kilku miastach Kuby trudności powodują zalane wodą ulice, a także zalegające na drogach przedmioty przewrócone przez silny wiatr. Kataklizm wyrządził też poważne szkody w rolnictwie. Według dostępnych obliczeń kubańskiego resortu rolnictwa w prowincji Artemisa, w której notowane są największe zniszczenia, dewastacji uległo ponad 15 tysięcy hektarów upraw, głównie plantacji bananów. No, jak nie idzie Kubie, to nie idzie. A teraz rachunek za bycie. Rachunek za bycie nie tak zły. Otóż pomiędzy 11 a 22 listopada odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu, Baku, 29. konferencja stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP29. I wybór Azerbejdżanu na gospodarza tego wydarzenia wywołał kontrowersje, nie tylko dlatego, że gospodarka tego kraju jest w dużym stopniu uzależniona od paliw kopalnych. 60% dochodu kraju stanowi sprzedaż ropy i gazu, lecz także z uwagi na fakt, że w powszechnej opinii jest to kraj autorytarny, któremu łamie się prawa człowieka i wtrąca do więzień przeciwników politycznych, w tym aktywistów klimatycznych. Przypominają dziennikarze na portalu Democracy for Sale, badającym zagadnienia prania brudnych pieniędzy, korupcji i ukrytych wpływów. Nie wiem, dlaczego pominięto to, że Azerbejdżan jest stroną agresorską, agresywną i agresorem, co do zasady, w kwestiach Armenii i Górskiego Karabachu. Dochodzenie portalu przeprowadzone we współpracy z gazetą
i oraz portalem Source Material, który bada zagadnienia zmian klimatycznych, demokracji i korupcji, ujawniło, że firma konsultingowa Teneo, określana jako lobbingowy gigant, zawarła z władzami Azerbejdżanu 7-miesięczny kontrakt, w ramach którego miała wybielać pozytywnie wizerunek tego autorytarnego kraju. Wśród osób zatrudnionych w Teneo są główny doradca biznesowy byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona Alex Hickman, czy też Patrick Laglan, jeden z byłych specjalnych doradców Tony'ego Blaira. Ten pierwszy otrzymuje według dziennikarzy miesięczną wypłatę w wysokości 25 tysięcy dolarów plus premię w łącznej wysokości około 50 tysięcy dolarów za pracę w niepełnym wymiarze godzin. W ramach kontraktu Teneo zobowiązała się do przeprowadzenia szkoleń medialnych oraz doradztwa w zakresie rozwoju narracji dla gospodarzy szczytu COP pod kierownictwem prezesa do spraw strategii globalnej Teneo Jeffa Morella, który wcześniej pracował dla giganta naftowego BP. Koncern jest największym inwestorem zagranicznym Azerbejdżanu. Dziennikarze przypominają, że podczas pracy dla BP Morell zarzucił ekologom wyolbrzymianie wpływu eksplozji w platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. A w katastrofie zginęło wtedy 11 osób, a do oceanu trafiły 4 miliony baryłek ropy naftowej. Cytowany przez dziennikarzy aktywista treścił, że jest to wyraźny konflikt interesów, a firma PR-owa jest opłacana za obsługę zarówno klientów firm naftowych i gazowych, którzy napędzają kryzys klimatyczny, jak i rządu kraju, któremu powierzono kierowanie nadchodzącymi międzynarodowymi zmianami klimatycznymi. Więc jest tu niezły konflikt interesów. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział na początku bieżącego roku, że posiadanie złóż ropy i gazu nie jest naszą winą, to dar od Boga, a także, że jako głowa kraju bogatego w paliwa kopalne będzie bronić prawa podobnych krajów do kontynuowania inwestycji i produkcji, ponieważ świat tego potrzebuje. Teneo i rząd Azerbejdżanu odmówiły komentarza, jak napisali w artykule Amin i Gogegan. Ten pierwszy jest znanym dziennikarzem śledczym. Drugi natomiast jest dziennikarzem, pisarzem i nadawcą, którego artykuły ukazywały się w wielu najbardziej znanych gazetach, takich jak New York Times, Guardian. Jest też autorem książki Democracy for Sale, Dark Money and Dirty Politics, czyli demokracja na sprzedaż, brudne pieniądze i szemrani politycy, która ukazała się w roku 2020. BBC twierdzi, że dyrektor wykonawczy zbliżającego się szczytu Elnur Soltanow wykorzystał swoje stanowisko w celu przyciągnięcia inwestora do państwowej spółki przemysłu naftowo-gazowego, z którą jest związany. Soltanow jest bowiem zastępcą ministra energetyki Azerbejdżanu. Zasiada też w zarządzie państwowej spółki naftowo-gazowej SOKAR. To ta, która podpisuje kontrakty z Niemcami. Na sporządzonym w ukryciu nagraniu przesłanym BBC przez Global Witness widać Soltanowa omawiającego możliwości inwestycyjne w państwowej spółce naftowo-gazowej z mężczyzną udającym inwestora. Mamy wiele złóż gazu, które należy zagospodarować, mówi na filmie Soltanow. Podstawiony przez Global Witness potencjalny inwestor podawał się za szefa nieistniejącej firmy inwestycyjnej z Hongkongu, specjalizującej się w energetyce. Deklarował zainteresowanie sponsorowaniem szczytu COP29, w zamian za co oczekiwał omówienia możliwości inwestycyjnych w SOKAR. Jest wiele potencjalnych wspólnych przedsięwzięć, mówił Soltanow na nagraniu i dodał, że SOKAR handluje ropą i gazem na całym świecie, w tym w Azji. Więc sprawa jest dosyć szemrana, no ale czego się spodziewać po cwaniakach z tamtej części świata. Pranksterzy robią teraz różne rzeczy, o czym będzie przy najbliższej okazji a propos czym żyje Rosja. I to by było, moi drodzy, na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy na kanale dostępny sposób, a wszystkim tym, którzy kanał już wspierają, bardzo za to serdecznie dziękuję i namawiam do dalszej współpracy. Przemi wobec, do usłyszenia, do zobaczenia. Spokojnego 11 listopada. Cześć.